chcesz, aby laptop pracował długo, to zacznij o niego dbać. Słuchajcie, to jest Legion 5 Pro, 16-calowy. On miał usterkę procesora. Procesor się spalił. Dlaczego? Bo układ chłodzący nie pracował tak jak trzeba. I już po wymianie procesora, który się spalił, sprzęt działa, daje obraz, wszystko fajnie, pięknie. Przy czym to jest dosyć taki Frankenstein. Dlaczego? Bo tutaj powinien siedzieć wysokonapięciowy Ryzen 7 albo Ryzen 9 5900, dajmy na to. A myśmy zrobili Frankensteina. To jest AMD Ryzen 7 5800U. To jest ciekawe. Dlaczego tak jest? Bo nie ma dostępności procesorów, więc my lutujemy do laptopów niskonapięciowe procesory, które pobierają mniej watów, wydajnościowo są ciut słabsze, ale co za tym idzie? O wiele mniej wytwarzają ciepła, więc mniej się grzeją. Przy czym nie wiem, czy będzie słychać. Słyszycie, jak rzęzi? To dopiero teraz wyszło w praniu, że już po naprawie sprzętu on zaczyna chodzić tragicznie. Terkocze ten wentylator, on jest do zmiany. Ale nie to jest problemem. Tutaj, jak się okazało, ktoś zmieniał wcześniej i KBC, i jakieś cuda, wianki na kiju były robione. Wszystko udało się to wyprostować. No i koniec końców uruchomiliśmy go. Okazało się, że klawiatura nie działa. Standardowo myślisz, kurczę, klawiatura jeszcze zepsuta, może po zalaniu, może coś innego. Ale nie. W nowych generacjach Lenovo, niestety, ale są dwa układy KBC. Jeden jest od zarządzania całobytą główną, a drugi układzik jest tylko i wyłącznie od zarządzania tą klawiaturą. To, jaki masz system klawiatury, jest wgrywany soft do drugiego kabelca. No i tu coś było kombinowane. Sprzęt nie chciał gadać, rozebraliśmy znowu sprzęt, wlutowaliśmy układzik o taki jak ten, malutki, to jest KBC, z innej płyty do tej konstrukcji i ta klawiatura już działa. Działała. Dobra, działa. F7. Dobra, kliknijmy tak. O, działa. Ok, już się coś przywiesiło. Także widać, że śmiga. No i dzisiaj będziemy próbowali zaprogramować jeszcze raz układ oryginalny. Prawdopodobnie wsad w nim się wysypał, albo ten układ jest spalony. Tego nie wiem, ale robi się trochę problematyczne to wszystko. Dlaczego? Bo tych układów od tak nie kupisz sobie pstryk i przyjdzie ci jutro. Nie, to są małe KBC-ki, dostępność jest niska, układ jest bardzo drogi i spróbujemy przejść przez etap programowania układu od klawiatury, więc rozpoczynamy nowy odcinek. W tym laptopie mamy fajną konfigurację, bo to jest RTX 3070, czyli już można naprawdę sobie tak fest pograć. Grafika, tak? CPU, no ciut słabszy, 5800, ale to jest gitara. Dodatkowo jest podświetlana klawiatura RGB, no już takie bajerzaste, konstrukcja ameliniowa, więc dlaczego nie? My sobie go wyłączymy. A i właśnie, pokażę Wam temat fajny. Właśnie, właśnie. Słuchajcie, bo wielokrotnie jest tak, że mamy problem w serwisie, jeżeli chodzi o podłączenie nowszych laptopów. Chodzi o identyfikację zasilacza. Chodzi o Lenovo, HP, Dell. I w KitTechu w końcu pojawiły się identyfikatory. Płytki, które służą do identyfikacji zasilaczy, do emulacji zasilaczy laptopowych Dell, Lenovo itd., itd. I słuchajcie, to są takie płytki, pokażę Wam to. Bo nie wiem, ile zostało na stanie, ale kto pierwszy, ten lepszy. Kupujesz jedną płytkę, to kosztuje tam 80 zł z kodem rabatowym Wielki Elektronik, 13% rabatu, z tego co pamiętam. No i ta płytka, jak ją polutujesz sobie oczywiście, bo to trzeba przygotować, robi nam za emulator. I w tym laptopie to działa, w tym Lenovo i w każdym innym, więc coś takiego jeszcze pokażę Wam na ich stronie, czyli zobaczcie, z KitTech, wpisujecie sobie identyfikacja i są do trzech różnych marek. No i to jest bardzo, ale to bardzo fajne. Po prostu to jest, ach, to tak pomaga w robocie, że tego się po prostu nie da opisać. Do tego jakaś obudowa by się przydała. Ja użyłem obudowy z dysku do Xboxa któregoś tam, więc na razie to jest tak porobione na krótko, ale to działa i to jest najważniejsze, więc nawet z tym laptopem coś pokażę. Celowo teraz ustawimy sobie zworkę na przykład na 90 W, no bo chodzi o emulację, prawda? W Lenovo to jest kwestia rezystorów. Ustawiamy mu 90. No i ten laptop przy 90 W prawdopodobnie nawet się nie włączy. A jeśli spróbuje się włączyć, to co będzie? Informacja, że jest zasilacz nie halo, nie taki. No i
5 mA pobiera, czyli nawet pompa nie startuje, nie ładuje baterii, nic. Włączmy go. O. I to są właśnie takie czasy, że kiedyś podpinałeś wtyczkę, czy z identyfikacją, czy bez, zawsze było ok. A w tym momencie 5 mA i koniec. Tak jakby laptop był martwy, nic się nie dzieje, przy czym wystartował z baterii. No i jest obraz, ok. I tutaj takimi turbo małymi, nie wiem czy to jest matryca 4K, czy jaka, jest po angielsku napisane, że podłączona ładowarka jest z niższym wattomierzem niż trzeba. Ze słabej mocy, tak? No i teraz odpinam wtyczkę. Zmienimy sobie rezystor na ten na przykład 200 albo 300 W. Zobaczymy, czy on w ogóle obsłuży 300 W ładowarkę. Czyli z worka dajemy na 300 W. Znowu sobie podepniemy tutaj kabelek. No i teraz Ctrl Delete, no, cyk. I sprawdzimy. I patrzcie. Już zaczyna papu żreć. No i tadam, Legion. I nie będzie tego napisu przeklętego, że nie rozpoznano zasilacza. I to są właśnie takie dziwne czasy, więc korzystajcie z tego, bo ja od wielu lat zmagałem się z tym, że był problem z ładowaniem baterii w Dellu, w HP-ku. Teraz są tak porobione konstrukcje, że jak dasz za mocny zasilacz, laptop się nie włączy. Dasz za słaby, nie włączy się. Więc uderzać do nich, póki jeszcze te płytki są, bo tam chyba było z 20 zestawów do kupienia, więc próbujcie, atakujcie. No i działa, spoko to jest. No i dobra, wracamy do samej naprawy. Wyłączmy laptopa. Będziemy sobie musieli wyciągnąć? Nie. Załatwiłem sobie wcześniej board view do tej płyty. Już Wam pokazuję, co jest grane, bo tutaj chodziło o to, żeby móc podłączyć się do kontrolera klawiatury, drugiego kabeca. W tym miejscu mamy główne kabece, UE1, OK, a tu mamy U, to jest chyba I, UI1 albo ULY i UL22. I dajmy na to, na pinie numer 10 mamy sygnały KSO1, KSO2, czyli to tymi sygnałami w ogóle programuje się, odczytuje się, zapisuje się kabeca. I patrzymy, że stąd idzie pin do tego układzika, cyk. Idzie dalej, z tej strony nigdzie. Odwracamy płytę główną i patrzcie, na złączu od klawiatury, na JKB2 mamy ten sygnał. Czyli złączem klawiatury można zaprogramować ten układzik od klawiatury, co jest fajne i ciekawe. Natomiast dziwnym faktem jest to, że główny kabec, on, nie wiem, czy on w ogóle nie ma wyprowadzeń do programowania. Dziwne czasy się dzieją, że złączem klawiatury nie programujesz głównego kabelca, tylko ten układzik od klawiatury. Bardzo, bardzo nietypowe sprawy, że tak powiem. A, już wiem, już kumam, bo w tej konfiguracji pewnie jest złącze debugowe do tego, żeby sobie móc to KBC główne zaprogramować, ale te piny nie są wyciągnięte i dlatego na przykład gdzieś na tej płycie, nie wiem, przy złączu RAM, gdzieś jest takie złącze, gdzie możesz się podpiąć taśmą, a jak nie możesz, to trzeba byłoby takie nalutować złącze, jak właśnie gniazdo w zasadzie od kontrolera klawiatury. Więc teraz tak, musimy sobie podłączyć swoda i teraz, bo, no bo to jest nie takie oczywiste, co ja będę robił? Z układu, który my wlutowaliśmy z innego laptopa, który działa, klawiatura jest pełni OK, odczytamy sobie wsad i potem zalutujemy ten układzik KBC, na którym klawiatura jest martwa i zobaczymy, czy damy radę go zapisać, bo jest szansa, że on się spalił, a równie dobrze wystarczy go zaprogramować i tym samym właśnie ożyje klawiatura. A jak do tego doszło? Nie wiem, więc takie to wszystko. Złącze klawiatury występuje w tym miejscu. Ciach. Baterię jeszcze odepnijmy oczywiście. Najpierw bateria, żeby nie było. To odpinamy. Potrzebujemy oczywiście swoda, czy jakiegoś innego programatora, który potrafi komunikować się. Te tasiemki, to wszystko. To wygląda w teorii fajnie, w praktyce różnie, więc trzeba z tym walczyć. Tutaj użyjemy tasiemki 32x08. Chodzi o to, żeby tą tasiemkę równo wpiąć. Ojeju, ty, to ktoś tu był. To się źle w ogóle rozbiera tego laptopa, bo to też pokażę. Dopiero teraz to widzę.
złącz od klawiatury ma tutaj wyłamany element plastikowy. Tak się dzieje, kiedy ktoś próbuje to rozebrać pierwszy raz i nie wie, że zaczep jest od tyłu, bo 95% złączy ma od przodu, czyli taśmka jest tak wpięta, no i próbuje ktoś podważyć od przodu, nie? A tak naprawdę ten zaczep jest od tyłu, o tutaj. Więc ktoś tu, no, zepsuł to, tak? Bywa. Więc lepiej do tego ostrożnie podchodzić. Więc teraz tak, wepnijmy sobie moją tasiemkę od swoda, zamykamy ją, ok. I teraz, bo to też takie nieoczywiste, trzeba sprawdzić, czy w ogóle są przejścia pomiędzy złączem klawiatury a swodem. Wielokrotnie było tak, że przejścia nie było, człowiek się tylko co denerwował, bo programowanie klawiatury nie działa, bo to, bo tamto. No oczywiście, że nie działało, no bo nie było komunikacji. Teraz mój miernik nie ma komunikacji, poprawmy to. Ok, miernik zaczyna gadać. No i teraz sprawdzamy pierwsze co, przejście. Czy z pinu numer, dajmy na to pierwszy od lewej, jest przejście tą stroną do tego pinu. No i klasycznie co? Nie ma. No i takie rzeczy trzeba poprawić, bo tasiemka musi być troszeczkę krzywo wpięta. I tyle w temacie. No niestety. No i idziemy na mikroskop, no bo to są takie rzeczy niby oczywiste, ale nie do końca. Ta tasiemka jest dosłownie trochę krzywo zapięta i nie za bardzo to widać, gdzie ten pin powinien być. Jakby troszeczkę była bardziej przezroczysta, to bym zauważył, no ale w tym momencie no nie jest tak hop-siup. Muszę chyba trochę do prawej przesunąć tasiemkę. No ale No walczymy. Jeszcze raz zróbmy pomiar. Może z tego coś wyjdzie. O, dobra, jest przejście pomiędzy pierwszym tu, a pierwszym tam. I znowu z drugiej strony. Ok, jest komunikacja. Więc pierwszy warunek został spełniony, czyli ta tasiemka ma połączenie ze swodem. Teraz trzeba swoda podłączyć. Jeszcze trzeba podłączyć oczywiście masę, bo bez tego to w ogóle nie zatrybi. Czyli masa od laptopa idzie przez kabelek do tej płytki. No i dobra, teraz podpinamy zasilanie do swoda. Pyk. On nam piknie i zaraz przejdziemy sobie na obrazek z pulpitu. I teraz tak, odpalamy swoda. W swodzie wybieramy ITE, bo tam siedzi ITE. Ja sobie wcześniej pobrałem z tej online bazy odpowiedni setup. Teraz wybieramy select. To była płyta NMD562. To jest najważniejsze. Jak nie masz setupu, nie wiesz jaka płyta, nie pójdziesz dalej, więc punkt wyjścia. Klikamy select. OK. I on teraz sprawdza, czy jest połączenie. W większości przypadków faktycznie to weryfikuje. Czasami robi to na ślepo i niby jest na zielono, a i tak nie ma połączenia. Taki swot już jest po prostu. Klikamy OK. OK. Dobra. I teraz zasilanko musimy podłączyć do płyty głównej, bo bez tego ani rusz, więc zaraz zobaczymy. Podłączę sobie. Pyk. Płyta nie startuje, pobiera 40 mA i klikamy read. No i tym razem zobaczcie, mamy farta, bo ze swodem jest różnie. Device ID 8176. No i pokażę wam właśnie, jak w ogóle wygląda temat tego małego kabeceka, bo nie pokazywałem go do tej pory. To jest taki ultra malutki. Jak myślicie, ile on ma milimetrów? To jest taka kuciapka, malutkie. I to jest właśnie układ ITE 8176FN 56A. No i tu siedzi wsad. No i zobaczymy. Najpierw stamtąd odczytamy, spróbujemy później tego zalutować i do niego wgrać. Czy się uda? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wracamy na pulpit. Więc skoro nam już wykryło tego dupka, klikamy read. Klikamy na view. Hex Viewer i już widać, że coś tam jest. Jest początek IT817X DOC V11. Czyli ten, no w sumie większość tego oprogramowania jest zapewne jaka? Niezbyt pełna. Jeszcze jest config ITE. Można było tutaj kliknąć 56K. Tu wykonałem błąd. Zaznaczamy 56K. Klikamy select. Cyk, jeszcze raz read. I on w tym momencie przy zapisywaniu zrobi nam plik maksymalnie 56 KB.
Teraz sobie zapisujemy ten plik. Możemy go podpisać jak chcemy. Niech to będzie KBC podkreśnik IT 5176 podkreśnik proper. Działa. To już mniejsza z tym, jak on się nazywa, nie? Najważniejsze, że plik będziemy mieli zapisany. Pyk. OK. Teraz jeszcze przerzućmy ten plik do HXD. Zobaczmy, jak to się prezentuje. A, to są podróżne wersje. O proszę. 89. Tak wygląda zawartość. No OK. No i teraz, skoro plik mamy zapisany, to można powiedzieć, że co? Jesteśmy bezpieczni, bo najważniejsze jest to, żeby wykonywać kopię zapasową tych plików. Nie można na wariata, nie wiem, nagle odczytywać pliku, nie zapisywać i potem wgrywać inny plik. Nagle się okazuje, że coś przestaje działać i co? Jest źle. Jest źle po prostu. No i co teraz? Trzeba tego laptopa będzie rozebrać. Trzeba będzie wyciągnąć płytę i zalutować tego. KBCK, tak. Akurat w tej edycji śrubek trochę jest, ale on jest złożony na razie na testy, więc nie będzie większych problemów. Sam układ chłodzący w Lenovo, no fajnie jest zrobiony. Postarali się, przy czym no, wentylator, który rzęzi podczas pracy, a ten Legion 5 Pro, no ile on ma? 2 lata? Szkoda, nie? Że dochodzi do takiej sytuacji właśnie, że to wentylator się zaciera. Nie wiem, czy klient nie wiedział, nie słyszał, nie zdawał sobie sprawy. No i w sumie, co tu dużo mówić? Słuchajcie, HW Info, program. Uruchamiasz go i widzisz, jakie są co temperatury. To jest rewelacyjne narzędzie do kontroli temperatur. Znaczy do kontroli, źle powiedziałem, do podejrzenia temperatur podczas pracy urządzenia. Jeżeli coś łapie, nie wiem, 90 stopni, to już zapala się światełko. Trzeba działać, bo bez tego ani rusz. Układ chłodzący, pasta się podbijała elegancko. Natomiast jak dalej? Jeszcze śrubki ze dwie. Zobaczymy. To będzie dosyć ciekawe, czy on w ogóle się zaprogramuje. W tym wypadku jeszcze dobrze jest wykręcić baterię, bo niestety te tasiemki, klawiatura, te kolejne, one strasznie są krótkie. To wszystko teraz robione centralnie, można powiedzieć, na wymiar. No i ja polecam wykręcać baterie z tych laptopów. Łatwiej się później tym wszystkim manewruje. Sama bateria, no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrubek, człowieku. Co tu się dzieje? Bateria od CMOS-a, pyk. Ta płytka boczna też trzeba to odłączyć. Złącze matrycy, tu jest listek. A, jeszcze jest jedna śruba, właśnie, tu jest. Też taki dziwoląg. Taka dziwna śruba, której nigdy wcześniej, nie wiem, nie było. Ale czasy się zmieniają. No jeszcze ta tasiemka, cyk. Kabelki od Wi-Fi, to na bok. A głośniki, pach. A jeszcze, no właśnie. I oni musieli to zrobić. RGB całe, podświetlenie, jest na tej tasiemce. No i na board view było pokazane, że wsad w od kontrolera klawiatury siedzi tu albo tu. No i właśnie tak się zastanawiałem na board view. O co to chodzi? Czyli tutaj nie ma układu obsadzonego, jest tylko ten. I właśnie ten dupek w nim siedzi software odpowiedzialny za to, czy ci klawiatura działa, czy nie. No i właśnie to jest, kurczę, takie smutne, nie? Że, nie wiem, dostaniesz laptopa Lenovo, czy nawet w Asusach też ma to miejsce, że sprzęt ma uszkodzoną klawiaturę. Wymieniasz klawiaturę na drugą, nową i on dalej nie działa. I to nie jest koniecznie wina tej klawiatury, która przyszła, tylko właśnie w tym wypadku układzik, który tym zarządza, on się wysypał. No ale cóż, teraz tak, musimy sobie wylutować układ. Idziemy na mikroskop, szukamy ostrości i to jest dokładnie chyba ten sam układ. Może płytę dajmy w bardziej przyjazną stronę, żeby było to ładniej widać. Na śmieci oczywiście kombinował przy tym laptopie, on wymieniał ten układ, no bo to jest w ogóle taki minus. Naprawiasz jedno, okazuje się, że zepsute jest jeszcze drugie, trzecie, bo tutaj nie dość, że wentylatory są, czyli ten jeden jest trzaśnięty, no to jeszcze układ od klawiatury. Taki festiwal dosłownie dziwnych zbiegów okoliczności. Dobrze jest taką blachę
położyć, bo jest oczywiście złącze plastikowe, zasłonić taką blachą element. I teraz będziemy sobie mogli swobodnie za chwilę nagrzewać tego dupka. No i on mówi, pochodzi z innego laptopa, gdzie to było na potrzeby testów. Teraz bezpieczna temperatura i powoli, powoli nagrzewamy. Mieciopolutowa fabryka. Robi wrażenie. Nawet nie widać, żeby ktoś tu był. Pyk, zdjęte. Ten układ jest wartościowy. Teraz przykładamy nasz układ. Pin numer 1 jest w lewym dolnym rogu. I lutujemy właśnie oryginalny układzik. Dobra, przykładamy i grzejemy od góry. Dobrze jest dolać topnikiem. Nadmuch trochę zmniejszyć, żeby była większa kontrola. I cyk. Topnik musi być. Ten kanał bez topnika to by nie istniał. I grzejemy teraz. Właśnie tak. Płyta już, powiem wam, ostygła, więc trzeba znowu ją nagrzewać. O. Nie, wygląda to spoko, chociaż nie, układ trochę do lewej. Mamy znaczniki na płycie, widzę takie białe punkty. No co, będzie dobrze, czy nie? Myślę, że teraz będzie spoko. Zaraz cyna zastygnie. Dobra. Można jeszcze taki układ objechać grotem dookoła. Nie zaszkodzi. To jest taka dobra szkoła, nie? Czyli przykładamy sobie cynę i lecimy z każdej strony. Nie robiąc przy tym zwarcia. Jak zrobisz zwarcie, no to popraw się. Do tego trzeba topnika i wyczucia. Jeszcze z drugiej strony. No ok. Teraz tak, zabieramy to wszystko. I laminat trzeba przemyć. Kładziemy szmatkę. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Szczoteczka. Szczoteczko ma, gdzie jesteś? Już myślałem, że uciekła tym razem, ale niekoniecznie. Dobra, szmateczka. Jeszcze się zrobił trochę syf. Pyk. No i co jeszcze? PCC-15. O. Ok, ten układ mamy już zalutowany. Teraz musimy pozwolić tej płycie trochę ostygnąć, bo wiadomo, podczas lutowania zawsze ta temperatura trochę idzie w górę. No i musimy znowu się podłączyć pod płytę. Nie ma sensu jej wkładać do budy, żeby się na przykład okazało, że nie wiem, w ogóle tego układu nie zobaczy, to po co to było rozbierać? No nie, dlatego lepiej teraz będzie podłączyć baterię RTC w sumie. Tak, bo ona może mieć samostart, ale w sumie przekonajmy się, bo nawet tego nie wiem. Podłączmy zasilanko i zobaczymy, czy na zasilaczu góry będzie samostart. Jest samostart, 1,3 A. Więc w takim wypadku, no dobra, włożymy płytę na krótko do budy, bo chodzi o to, żeby bateria RTC była obecna. No dobra, chodź. Tutaj już tam się robi pobojowisko. Im więcej tych tasiemek, więcej wszystkiego, no to kurczę. No to dobra, na wypadek, gdyby to miało działać, podłączmy sobie już tą tasiemkę od RGB podświetlenia. No i jestem dobrej myśli.
ale zobaczymy, ile z tego wyjdzie. Cyk, to zapinamy. Weź to włóż. Nie wiem jak wy. Nie lubię składać laptopów. Nie sprawia mi to przyjemności. Rozkładanie owszem, natomiast składanie to tak, no tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Więc takie są moje prywatne odczucia. Ok, podpinamy sobie ciach, tasiemkę, baterię RTC. Dobra, to. Matrycę. A w sumie wiem, co mogę pokazać. No dobra. Żeby nie było, bo ktoś powie, ty, on wodę leje. Ja wam pokażę, że na tym właśnie, że ta klawiatura nie działa, nie? Na tym układzie. A może czarodziejsko, nie wiem, może je. Może mnie na śmieciu w balona robi. No, oby nie. Ok, w takim układzie skręćmy sobie to jeszcze na te 3 śrubki więcej. No i sprawdzimy, gdzie za chwilę będziemy. Dobra, ta śrubeczka tu była nie za długa, z tego co kojarzę. O. Tyk. Kabelki od Wi-Fi. Kurde, mam nadzieję, że to zadziała, bo jak nie ruszy, to się robi lipa. Nie ma skąd tych układów wziąć w Polsce, więc będę musiał się uśmiechnąć do TH. A może oni mają? Właśnie. Nie sprawdzałem. Po prostu jest problem z dostępnością, nie? Ok, to podpinamy. Chodź, baby. Mógłbym to skrócić, ale pokażę wam po kolei, co jest grane. Sami pisaliście, że wolicie oglądać pełny przebieg wydarzeń, aniżeli jakieś tam skróty. Jak chcesz shortsów, to przewijaj. Pyk. Pyk. Układ chłodzący, mamy cyferki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. W takiej kolejności dokręcamy. Ja to mówię po trochu. Nie na maksa. Nie jestem za tym. Nie wiem, jakoś tak wolę dokręcić na 5 obrotów każdą i potem znowu dalej dociągnąć. Nie wiem, jakie są standardy. Może ktoś pracuje w serwisie centralnym. Mógłby napisać, uchylić rąbka tajemnicy. Jak powinno się dokręcać te śruby? Od razu na maksa jedynkę, potem dwójkę na maksa, trójkę na maksa, czy jednak są jakieś procedury, które jasno to formułują, określają. Ciekawe. Dobra, to podłączone. Klawiatura podpięta, matryca podpięta, bateria podpięta. Jeszcze bateria główna. Żeby nie było. Więc wkręćmy sobie kolejne jeszcze 4 śrubki. No i zobaczymy. Uda się, czy się nie uda. Taka nierówna walka, wiecie. To jest ten ból, że no kiedyś tak nie było, nie? Kurczę, klawiatura ci przestała działać. No to zmieniasz ją i cześć. A teraz pomyśl, że nie masz swoda. To jak masz zaprogramować niby ten układ? No jak? Czarodziejsko. Ok, to teraz to może tak. Podłączmy baterię. A wiem, czego nie... Kurczę, wiem, czego nie podpiąłem. Gładzika. Touchpada. Różnie na to mówią. Tu jest tasiemka. O, dobra, wyszło. Udało się oswobodzić. Pyk. Tu. To, to, to. Głośniki wpięte. Dobra, bateria główna. Podłączmy. Pach. No i zobaczymy. Nasz mieciu powiedział, że ten laptop się włącza. Dobra, reaguje na włącznik. Klawiatura się podświetliła. Jak działa podświetlenie klawiatury? To może tylko nie działa klawiatura, a podświetlenie działa. Nawet nie wiem. Zaraz zobaczymy. Czekamy cierpliwie na obraz. Przy czym pierwszy start, restart po odpięciu baterii RTC jest zawsze dłuższy. Podłączmy zasilanko. Ładuje, czy tam ładuje? Startuje. No, podświetlenie startuje. Ale byłyby ja, jakby on teraz ruszył, nie trzeba programować. Legion, napis, ok. Niech on wejdzie do BIOSa. A, checking media.
No właśnie. Bo w tym laptopie trzeba wejść do BIOSa. Wciskam Enter. A wy tego nie widzicie, Entera. Czekajcie, bo to jest trochę ujęcie takie kiepskawe. Enter, nie gada. Drugi Enter, nie gada. A klawiatura podpięta. Alt, Control, Delete. I patrzcie. Nie gada. Nie gada. O! Słyszycie? Wentylator się od CPU odezwał. Dlatego w tym laptopie pierwotnie spalił się procesor. Szkoda. Szkoda, że nie zwracamy uwagi na to czasami, co mamy. Ok. Teraz tak. Wyłączmy laptopa. Podepnijmy swoda. No i ciekawe, czy w ogóle uda nam się tego dupka zaprogramować. Odpinamy złącze klawiatury, oczywiście jeszcze zasilanko z baterii out, pach. Idziemy znowu ze swodem. Tych tasiemek to tyle. Cyk. To było mniej więcej w tym miejscu. Ok, tak, zapnę i sprawdzę jeszcze miernikiem, czy jest przejście. Czyli stąd, ona idzie tędy, tu do lewej. Nie, nie ma. Źle wpiąłem. Znowu nie trafiłem. To może troszeczkę pół milimetra w lewo. To jest jakieś takie kiepskie trochę. Cyk. I znowu zapinamy. I patrzymy. No baby, no nie rób mi tego, no. How dare you? Nie mogę trafić. No tędy idzie ten pin, tędy. Czasami tak bywa, nie? Że te... Mogłyby się wyrobić teoretycznie te tasiemki, ale tak nie jest. To jest taśma do multiużytku. I... O, dobra, jest. I z drugiej strony patrzymy. Jest. Ta taśma nie jest do tego laptopa, tylko do wielu różnych konfiguracji i te złącza czasami troszeczkę się różniły. Ok, teraz tak. Idziemy na UE. Jeszcze podpnijmy sobie masę. No i teraz odpalmy pulpit i swoda. Ciach. ITE. Jeszcze raz. Select. Pyk. To była płyta NMD562. Select. Ciach. Check pins OK. Dobra, wykryło. No i zasilanko. Gdzie jest mój zasilacz? Ciach. Podpinamy. Płyta pobiera 40 mA. Spadło na 28 i klikamy read. Ej, wykryło go. Ciekawe. Aha. Czyli ten układ wykryło. Myślałem, że on jest spalony albo uszkodzony. No ale dziwne, żeby wsad się w tym układzie rozjechał. No dobra. Kliknijmy sobie config IT, jest 56 zaznaczone. Kliknijmy read. O, read false. How dare you? A to niedobrze. Jeszcze raz, read. IT is busy. No niedobrze. Ej, dlaczego to zrobiłeś? No to teraz... Jeszcze raz, zasilanie podajemy, klikamy read. Wykryło go, klikamy read. O, idzie, dobra. Chodzi, 92% i dupa. Read false. Lipa. Ty, no coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Jeszcze raz, podajemy zasilanie, read. Wykrywa go, read. No i 31% i kuku. How dare you? I teraz wychodzi na to, że coś z tym kabecem faktycznie jest nie halo. Dlaczego? Nie mam pojęcia. To jest też dziwne, że uszkodził się procesor, przy czym w tym dużym kabecu ktoś grzebał. Tam nasi byli, tam ktoś zmieniał kabeca, możliwe, że doszło do jakiegoś napięcia. Poszło na drugie KBC i z tego tytułu jest lipa, dlatego jest ITE is busy. Busy, zajęty. To jest lipa. Może jeszcze tak, odłączę zasilanie.
Zastanawiam się, co to mogę zrobić. Wyłączę swoda. Jeszcze raz go włączę. Nie wiem, czasami centralnie to najprostsze. Włącz, wyłącz, wyłącz, włącz. Może pomóc. Dobra, ITE, select. To było NMD 65652. Pach, OK. Piny są niby OK. Podpinamy zasilanko. I klikamy Read ID. OK, read. No, dawaj, dawaj, dawaj. Ej, odczytał. Odczytał dziada. Teraz co prawda plik jest większy, bo jest na 128. Zmieńmy sobie na 56. Select. Jeszcze raz read. Read false. Tak jakby... Nie chcę za drugim razem go odczytywać. Ale to jest dziwne. Jeszcze raz. Wyłączymy sobie tego swoda. To jest dziwne. Ale kto wie, no może pobawimy się trochę w ciuciu babkę. ITE, pach. No i uda nam się. Może inaczej zrobimy tym razem. NMD, select, ciach. Jeżeli go pokażę, spróbuję go wyzerować. Nie będę się zastanawiał, bo ten układ i tak nie chce gadać. Klikamy zasilanko, ciach. Podpinamy wtyczkę zasilającą. I read ID. Dobra, wykryło nam go. Kliknijmy czyszczenie. Rise false. Aha. Aha. No i Spoksu chciał wyczyścić zawartość tego układu. A tu niestety układ pokazał środkowy palec, bo on nie chce się wyzerować. Tak samo teraz klikam read. Read false. No niedobrze. Słuchajcie, bardzo niedobrze. Spodziewałem się tego, że jeżeli już go wykryję, no to mimo wszystko pójdziemy dalej. No on cały czas jest busy, on jest zajęty. Odłączam zasilanie, płyta nie pobiera żadnego papu. Podłączam zasilanie, wtyczkę wpinam. Cyk. I znowu read. Wykrywa go. Read. No i 54% i cześć. Read false. No, mamy bubla, czyli ten układ niestety jest do wymiany. No i w tym wypadku trzeba będzie szukać, albo trzeba będzie kupić jakąś płytę główną z Lenovo, gdzie jest ten układ i trzeba liczyć na to, że on będzie sprawny. Wtedy wylód tamtego układu, wlód tutaj. Ewentualnie, nie wiem, pan Chińczyk, może Kitek sprowadzi mi taki układ. Zapytam, dowiem się. No i pokazałem wam w zasadzie, co można zrobić, jak zrobić. I koniec końców, jakby ten układ był sprawny, to moglibyśmy teraz wczytać program z tamtego do tego i to by ruszyło. Ale dzisiaj niestety, no nie, nie tym razem. Jak się materiał podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół, napisz dlaczego, zobacz, czy subskrybujesz. I cóż, widzimy się w kolejnej produkcji. Cześć, hej!